get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, niedawno mój tata stąd dzwonił do mnie i mi mówił, że moja mama tutaj właśnie rodzi. Aha, rozumiem. A jak się twoja mama nazywa? Vanessa Huntsman. A no tak, jest u nas. Sala porodowa jest tam na końcu korytarza. Pierwsze drzwi po lewej, tylko proszę tam nie wchodzić, dobrze? Czekać na korytarzu. Będę miała młodszą siostrę. Będzie miała na imię Nadia. O, to gratuluję, siostrzyczki. Ej, Hopi, ale to jeszcze nie wiadomo, czy mamy siostrę. Dopiero się dzisiaj dowiemy. To musi być siostra. A jak nie, to co? Wtedy życie nie będzie miało sensu. No dobrze, no to chodźmy, idziemy. Dziękujemy pani. Chyba nie jest aż tak źle, co nie? Franki, żartujesz sobie, prawda? Chciałam ciebie jakoś pocieszyć. Ten pokój to tragedia, nie oszukujmy się. Po tym, co ja tutaj widzę, boję się zobaczyć mój pokój. Nie no, ten pokój to masakra. Nie dość, że wygląda jak piwnica, to jeszcze muszę go dzielić z Amanitą. Ale na szczęście nie tylko z nią. To jest nasz pokój? Rosabella, cześć, jak ja cię dawno nie widziałam. Cześć, dziewczyny. Franki, ty też masz z nami pokój? Nie, niestety nie mam z wami pokoju, ale jak tak patrzę, to może nawet i dobrze. Dzięki. Ej, no właśnie, dlaczego nasz pokój wygląda jak stodoła? No właśnie, nie wiem. I moim zdaniem powinnyśmy porozmawiać o tym z panią dyrektor. Moim zdaniem chyba nie jest aż tak źle. O, cześć Jane, nie zauważyłam cię. Okej, a gdzie kto śpi? No to ja chyba wezmę te zielone łóżko, bo dla mnie pasuje idealnie. No dobra, no to ja wolę spać na dole. Okej, no to ja śpię na górze. O nie, 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 nie. Na górze to ja śpię. Cześć, Amanita. No witam, cieszycie się, że będziecie mieszkały ze mną? Co to jest? Gdzie ja jestem? To jest twój nowy pokój, Amanita. I jak, cieszysz się? Ty chyba kpisz, ja tutaj nie będę mieszkała. Ale na liście jest napisane. Mam gdzieś tą listę. Może takie warunki pasują wam, ale nie mi. No to jak ci się nie podoba, no to się wyprowadź. Z przyjemnością tak zrobię, idę pogadać z panią dyrektor. Okej, mam dla was dobrą i złą nowinę. Czyli co? Dobra nowina, że chyba nie będziemy mieszkać z Amanitą. A zła? Będziemy mieszkać w chlewie. Cześć, tatusiu! O, już jesteście. Cześć, tato. Jak się mama czuje? Urodziła już? To jest chłopiec czy dziewczynka? Nie, Hunter, jeszcze mama nie urodziła. A jak się czuję, to mam nadzieję, że chyba nieco lepiej niż wcześniej. To znaczy co, wcześniej było coś nie tak? Nie, Hunter, wszystko w porządku. Po prostu twojej mamie troszeczkę hormony zaczęły buzować. To znaczy? O Boże, jak to boli! Kochanie, ale chyba nie jest aż tak źle. Słucham, żartujesz sobie? Kochanie, ale bez nerwów. Pamiętaj, że to może zaszkodzić naszemu dziecku. Rodzenie dziecka bardziej boli, niż ja bym cię kopnęła tam na dole. Czy życzą sobie państwo silne leki przeciwbólowe? Wyciągnijcie to ze mnie w końcu. Oczywiście, proszę dać jak najwięcej. A proszę powiedzieć, które to będzie już dziecko? Trzecie. To pani pewnie już wprawiona. Zamknij się, Danuta! Jedź już, ja już rodzę! Mam na imię Penny. Guzik mnie to obchodzi, jedź! Kochanie, nie denerwuj się. A zamknij się. Ej, halo ludzie, chciałbym wyrazić swoją opinię. Hunter, dlaczego mnie nie słuchasz, kiedy wracam do retrospekcji? A po drugie, dlaczego mówisz do ściany?
No bo myślałem, że tutaj będą nagrywali kolejny nowy odcinek serialu Szpital. No i ja chciałbym też wystąpić w tym odcinku. A wiesz, tam ludzie się wypowiadają w takim, powiedzmy, pokoiku, że wyrażają swoje opinie, to ja myślałem, że też będę miał taką szansę się wypowiedzieć, nie? Hunter, dorośnij. No co? O właśnie, o to mi chodziło. Wenus, jeżeli oglądasz to, to serdecznie Cię pozdrawiam. Hej, proszę tego nie nagrywać. Proszę mnie w ogóle nie nagrywać, proszę wyłączyć tą kamerę. Bo jak zobaczę te nagranie w internecie albo w telewizorze, od razu idę do sądu. Spotkamy się w sądzie, o. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że już. Naprawdę? A proszę powiedzieć, to jest chłopiec czy dziewczynka? Pana żona powiedziała, że możecie teraz do niej wejść, zobaczyć nowego dzidziusia i sama Wam powie, jaka to jest płeć. Tylko prosiłabym tak na 5 minut, dobrze? Ponieważ musi pana żona odpocząć. Jupi, mam już siostrę! Zobacz, kochanie, to twój tatuś, braciszek i siostrzyczka. Kochanie, jak się czujesz? Mamo, to jest chłopiec czy dziewczynka? To jest siostra Nadia, prawda, mamo? Harold, dzieci, chciałabym, abyście powitali nowego członka rodziny, Leona. O, super! To jest chłopiec, mam młodszego braciszka. Leon? To był mój pomysł na takie imię. Dzięki, kochanie! Co? To jest chłopiec? Rachu, bo my jakoś tak długo jesteśmy razem i mam pytanie. Czy według ciebie jestem sexy, bardzo sexy, czy mniej sexy? Oj, Cupid, ale żeś mi głupie pytanie zadała. Oczywiście, że jesteś sexy, no co ty? O, jakie to słodkie! A dlaczego tak w ogóle pytasz? No bo na starość para zaczyna się nudzić sobą. Cupid, ale ty masz dopiero 17 lat. Tak, wiem, starzeję się. Wiesz co, Cupid, to ja ci tak powiem. Jesteś tak gorąca jak metalowa zjeżdżalnia latem. A jak ja ciebie widzę, jestem bardziej mokra niż woda. O, jakie to było słodkie. No dobra, Strachu, to chodź na stołówkę, bo jestem bardzo głodna. Okej, to chodźmy. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, Cupid. Możemy chwilę porozmawiać? Oczywiście, co się stało? Doszły mnie słuchy, że kiedyś chodziłaś do Monster High i wyglądałaś inaczej. Potem poszłaś do Ever After High i wyglądałaś tak jak teraz. I teraz przyszłaś znowu do Monster High, prawda? Tak, proszę pani, tak było. To możesz mi wytłumaczyć, dlaczego z powrotem nie zmieniłaś wyglądu? Ponieważ mi się podoba ten wygląd. Ja bym nalegała, abyś zmieniła swój wygląd na taki, jaki miałaś wcześniej. Ale... Cupid, jak chodzisz do Monster High, to masz wyglądać jako uczennica Monster High. Proszę panią, ale ja wolę tak wyglądać. Przykro mi, Cupid, ale masz to zmienić. Życzę miłego dnia. Pani dyrektor? Tak, słucham, co się stało? Chciałam porozmawiać z panią na temat mojego pokoju. A co się stało z twoim pokojem, drogie dziecko? Niestety ten pokój nie ma warunków do mieszkania. A jaki macie numer pokoju? 5. Proszę pani, ten pokój wygląda jak piwnica. A, to ten pokój. Zapomniałam wam powiedzieć, że on jeszcze nie jest skończony. Ech, co pani nie powie? Wiecie co, mam pomysł. To może same sobie wyremontujcie go, no, w takim swoim własnym stylu. Ech, naprawdę możemy? To by było cudownie. Oczywiście, jeżeli chcecie. Tak, chcemy. No dobrze, no to liczę na waszą kreatywność. To bardzo dziękujemy pani. No dobrze, no to życzę miłego dnia. O mój Boże, ale super, same będziemy mogły wyremontować nasz pokój. No. Ej, to jaki kolor ścian zrobimy w naszym pokoju? Może zieleń? Co? Zielony? Odpada. Ja wolę trupi fiolet. Ja wybrałabym żółty. No, żółty też jest spoko. Ej, słyszycie mnie? Nie wybierajcie takich gównianych kolorów. Ja chcę fioletowy. Okej, no to zróbmy głosowanie. Ja wybieram żółty. Ja też. Ja oczywiście trupi fiolet. A ty, Jane, jaki kolor wybierasz? Radzę ci się porządnie zastanowić. Fioletowy jest spoko, ale ja chyba wybiorę żółty. Jakbym mogła głosować, to też bym wybrała żółty.
Ale ty się nie liczysz, więc się zamknij. A sama się przymknij. No dobrze, no to przegłosowane. Będziemy miały pokój żółty. No nie, to jest chyba jakiś żart. Albo wiecie co? Róbcie co chcecie, ja wychodzę. Zadanie wykonane, wydrukowałam już wszystko. No i zarąbiście, to pokaż. Ta-da! Okej, no to pozawieszamy to po całej szkole wieczorem, jak nikt nie będzie widział. Okej, a co zrobimy z Bi? No nic, jak się zgodziła, to niech nie narzeka. We'll be right back.